Hejka, kochani! Paris <laughs> Star Channel wita was bardzo serdecznie podczas kolejnego i myślę sobie, niezwykle ekscytującego odcinka, kochani. Bo co się dzieje? Ano się dzieje! Dzieje się i to dużo się dzieje! Mianowicie, jak wieść się niesie, a wieść się dosyć poniosła, bo z Polski trafiła aż tu, jak widać, do Paryża. Słuchajcie, nie uwierzycie, taka to ci historia, taka to ci historia. Która opowiada o tym, jak to dzwoneczek nisko uczulający wszedł w kolaborację, w współpracę z Czerwonym pobatkowym Fotolem. <grym> Gdybyście się zastanawiali, o czym ja gadam w ogóle, o czym ja gadam? Ja sam się zastanawiam, słuchajcie, dlatego mam tutaj niewielką pomoc. Zobaczcie, oto ona, słuchajcie. No, Bel, dzwoneczek. Hipoalergiczny, nisko, nisko uczulający. Współpraca z Red Lipstick Monster Czerwonym, pomadkowym potworem. Kochani, z, takiej oryginalnych, z tak oryginalnych nazw może wyjść tylko niesamowita, niezwykła i oryginalna współpraca. A co mamy tutaj? Słuchajcie, baby produkty z Polski do przetestowania. Podobno bardzo słynne teraz i wiralowe. Pierwszym z nich. Jest niesamowity róż, a konkretnie dwa róże w jednym. Ponadto z tych produktów mam jeszcze do przetestowania prześwietny, przepiękny podwójny rozświetlacz. Żeby tego było mało, oczywiście mamy jeszcze kolejny produkt. Nie wiem czy to widać teraz w blasku słońca, ale piękna błyskotka na oka. I kochani, ale myślę sobie, że tego jeszcze nie było, ale nigdy nie jest za późno na odrobinę szaleństwa, szczególnie jeśli chodzi o te kolaboracje i o autorkę tej wspaniałej współpracy. Najwyższa pora tym otopisakiem. Pomalować sobie piegi. Jeszcze nigdy! Jeszcze nigdy nie miałem piegów. Więc myślę sobie, że najwyższa pora. I tak oto są te produkty, które są gotowe do przetestowania. Zobaczmy, na czym polega ich sława. Więc, tak, kochani, jeśli to jest coś, co Was interesuje, serdecznie zapraszam się do podłączenia do mojego kanału, na którym celebrujemy. Różnorodność, bo przecież kochani różnorodność sprawia, że wszyscy jesteśmy inni, ale tym samym piękni i wyjątkowi. Serdecznie zapraszam do testu. Fantastyczna współpraca dzwonka Bell z Red Lipstick Monster z czerwonym pomadkowym potworem. W takim razie, kochani, uciekamy do studia na unboxing i test kosmetyków, a w międzyczasie, kochani, serdecznie Was pozdrawiam z przepięknego i słonecznego Paryża. Całuski, cukiereczki, z ciasteczka, buziaczki. A tymczasem przenosimy się do studia na test. Serdecznie zapraszam. kochani, <laughs> więc, kochani, przetransportowaliśmy się z przepięknego Paryża tutaj do studia, ażeby zrobić ten makijaż, przetestować ten makijaż, produkty Bell i kolaboracja z Red Lipstick Monster, czyli dzwonka z czerwonym pomadkowym potworem ale już przestanę tłumaczyć no zawsze się chichram prostu, zawsze się chichram słuchajcie jak, jak, to się, jak się to tłumaczy w ogóle z angielskiego na polski no to zupełnie inaczej to się słyszy red lipstick monster albo czerwony pomadkowy potwór ale słuchajcie no tu mam taką karteczkę przy okazji wam pokażę i tutaj jest taki krótki opis poznaj nową utrzymaną w festiwalowych trendach korekcję red lipstick monster i ber. Która jest efektem długo wyczekiwanej współpracy, jakiej jeszcze na polskim rynku nie było. Red Lipsix Monster to najbardziej barwna postać polskiego świata beauty, która łamie makijażowe konwenanse, wychodzi poza utarte schematy, zachęca do tego innych kolekcja red lipstick monster bell daje możliwość zabawy makijażem i przełamywania bezpiecznych rozwiązań. i to jest myślę sobie ta taka wisienka na torcie, że rzeczywiście yy, autorka kanału red lipstick monster to niesamowita, fantastyczna, pogodna, kolorowa postać, która stworzyła też niesamowitą kolorową, błyskotliwą można nawet powiedzieć, bo jest tam bardzo dużo błyskotek, kolekcję, która właśnie no, przełamuje te konwenanse ja jednak jestem osobą, która jest bardziej idzie w, w kierunku takiego makijażu no make up, takiego, takiego paryskiego, czyli takiego delikatnego, takie quoi w związku z czym wybrałem kosmetyki te, które mi najbardziej odpowiadały, odchodząc bardziej o od tych super błyskotliwo, że tak powiem, brokatowych i są one tutaj gotowe do przetestowania, dlatego znałóżmy sobie make-up, makijaż, zróbmy i zobaczmy, jak to wszystko. Będzie wyglądać. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, o którą chciałem powiedzieć, to jest nowość dla mnie od Belle i jestem pod ogromnym wrażeniem. I jest to ten oto produkt. Słuchajcie, jest to Belle Om Skin Primer. Primer dla mężczyzn. Dokładnie jest to napisane. Baza wyrównująca kolory skóry dla mężczyzn. Tak prezentuje się ten produkt. No i powiem wam szczerze, że byłem pod bardzo, pod dużym e, wrażeniem, jak okazało się, jak dowiedziałem się, że Bell po prostu stworzył kolekcję makijażu dla mężczyzn. Bardzo in, zainteresował mnie ten primer, w związku z czym ten primer zamówiłem i go sobie oczywiście przetestujemy. Sama koncepcja makijażu dla mężczyzn, uważam je jak dla Polskę, jest dosyć oryginalnym em, posunięciem. I patrząc na tę całą kolekcję od Bell, jestem w stanie powiedzieć: no, interesujący pomysł, ale mam wrażenie, że jest to kolekcja stworzona przez kobiety dla mężczyzn. Mam wrażenie, że przy, kolekcji tej przy tworzeniu tej kolekcji zabrakło tam mężczyzn, się którzy się malują i którzy po poprowadziliby tę kolekcję w dowym, dobrym kierunku, gdyż nie uważam, że mężczyźni używają takich produkty, jakie tam zostały zapro zaproponowane w postaci jakichś kolorowych pudrów albo płynnych korektorów. Uważam, że to poszło troszeczkę w złym kierunku. Jeśli Bel zastanawia się <laughs> w jaki sposób stworzyć bardzo dobrą kolekcję kosmetyków dla mężczyzn takich, które zachęcą mężczyzn yy, i będą to kosmetyki łatwe w użyciu to serdecznie zapraszam do współpracy, zadzwońcie do mnie ja wam jestem w stanie wy, 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 wynieść tę kolekcję na wyżyny Gdyż to, co zostało zaproponowane, może niekoniecznie jest zachęcające dla mężczyzn. Niemniej jednak, kochani, to jest moja osobista, prywatna opinia. To, co uważam, że jest najbardziej interesujące z tej kolekcji, to ten, o, ta oto baza. Bardzo fajne plastikowe wykonanie, czarne, super. I słuchajcie, gdybyśmy weszli na stronę internetową, szybciutko, to czytamy szczegółowe informacje. Bell Home Skin Primer. Wegańska baza do twarzy dla mężczyzn o uniwersalnym odcieniu doskonale wyrównuje kolory skóry i redukuje zaczerwienienia, niweluje niedoskonałości cery oraz łagodzi podrażnienia również te powstałe po goleniu. Lekka, komfortowa konsystencja perfekcyjnie się rozprowadza i sprawia, że jest praktycznie niewyczuwalna na skórze. Wyjątkowa formuła zawierająca łagodny sok z liści aloesu, odżywiający i pielęgnujący cerę ekstrakt z kobosy ryżowej. Nawilżającą glicerynę oraz ekstrakt z białej herbaty. Szok, który reguluje wydzielanie sebum. Produkt może być stosowany samodzielnie lub jako baza pod podkład. Posiada przyjemny bambusowy zapach. Baza dostępna jest w jednym kolorze. Formuła Skin Primer zawiera 94% składników pochodzenia naturalnego. Posiada certyfikat PETA. No kochani, no szok. Szok, byłem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem, więc jak zawsze, jak to u mnie bywa, mówię, sprawdzam i słuchajcie, yy, teraz wyświetla Wam się yy, lista składu. Tutaj na, szybci na szybciutko, tak naprawdę przeanalizujemy sobie ten skład. Nie jestem żadnym, przy okazji chciałem powiedzieć, że nie jestem żadnym ekspertem, po prostu interesuję się składami i powiem Wam szczerze, że duże brawa dla Bell. Dlaczego? mamy tutaj wszystko to co jest rzeczywiście e, w opisie jeśli chodzi o ten primer mamy, zaczynamy bardzo fajnie bo ma, zaczynamy nawilżenie w postaci emolientu e, Capryl Capric Trigliceryd i bardzo dobrym nawilżającym składnikiem jakim jest gliceryna rzeczywiście mamy ten sok e, z aloesu no powiem wam szczerze że mamy naprawdę bardzo interesujące rzeczy rzeczywiście mamy ten e, ekstrakt z komosy ryżowej mamy ekstrakt z białej, ek, z białej herbaty naprawdę i fantastyczny skład, przy okazji kochani, to co jest też bardzo ważne to to, że nie ma tutaj żadnych jakichś takich super kontrowersyjnych składów jest fenoksetanol jako konserwant, który ma opinię e, kon, e, e, kontrowersyjnego, ale na przykład nie ma alkoholu szok, ze względu na to iż kochani, e, jeszcze ta lekka dygresja, bardzo często kosmetykach dla mężczyzn. Nie tylko w kolorówce, bo jest tego bardzo niewiele. Jedną z takich najsłynniejszych kolorówek dla mężczyzn jest z gamy Chanel. E, ale do czego zmierzam? Bardzo często kosmetyki dla mężczyzn wręcz mają ton alkoholu. tony mają alkoholu. Nie wiem na czym to polega. I to różni się na przykład w związku z w porównaniu z kosmetykami dla, dla kobiet. Że bardzo często kosmetyki dla kobiet są pozbawione alkoholu, podczas gdy jest po prostu niesamowite bogactwo tego alkoholu w kosmetykach dla mężczyzn. I dlatego ja osobiście, jeśli mam kosmetyki dla mężczyzn, ja nie używam ich ze względu na, na tyle tego alkoholu. Bardziej, yy, chod, yy, bardziej idę w kierunku kosmetyków pielęgnujących dla kobiet, które tego alkoholu nie mają. Powtarzam się alkohol, 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 ale myślę, że wiecie o co chodzi. Dlatego też, jak chwyciłem tę bazę i zobaczyłem, że jest to bardzo fajna, taka wygląda odżywczo nawilżająca baza kojąca, bez alkoholu, no to mówię. Kurczę, musimy to spróbować, a w związku z tym, że i tak składałem zamówienie w sklepie Bel, postanowiłem dobrze, w takim razie przetestujemy sobie tą bazę. Przy okazji, baza ma 6 miesięcy żywotności. I słuchajcie, wszystkie produkty odpakowałem ze względu na to, iż zrobiłem już przebitki do tych produktów. I zrobiłem jeden błąd, nie powinienem tego zrobić, powinienem odpakować na Waszych oczach do czego jeszcze wrócimy. Tutaj słuchajcie, jest też zabezpieczenie, więc weźmiemy to sobie, odpakujemy. I powiem wam szczerze, że naprawdę jest to i to jest plastik, ale jest to bardzo ładny, matowy plastik. To jest bardzo fajnie pomyślane i słuchajcie, tu mamy metalową pompkę. Estetycznie Uważam, że wygląda to fantastycznie. Estetycznie, fantastycznie. Więc, kochani, słuchajcie, tak wygląda moja twarz. Na mojej. O, włosek mam. Na mojej twarzy praktycznie dzisiaj nic nie ma. Ze względu na to, już chciałem sobie przetestować walory tej bazy: jakie będzie nawilżenie, jak to wszystko będzie wyglądać na mojej twarzy. Więc, bardzo rzadko się zdarza, że nakładając makijaż, nie mam nic. Ale dzisiaj po prostu też byłem bardzo ciekawy tej bazy. Słuchajcie, dlatego też wyciskamy. Dzieje się coś. O, idzie. Okej. Okay. U. O, kurczę. Słuchajcie, ta baza, czy ona ma kolor? Aha. Ona ma jakiś taki. <gryw> ona ma jakiś taki lekki kolorek. Ja się nie spodziewałem. Może ja powinienem tym wstrząsnąć. Czy ona ma pigment? Chyba wygląda na to, że ona ma pigment. Ja się nie spodziewałem. <gryw> nie spodziewałem się, że ta baza będzie miała pigment. A Ona, znaczy, ona rzeczywiście twierdzi, że jest bazą wyrównującą koloryt, ale okay. Słuchajcie ja, zapach jest fajny, przyjemny, lekki, delikatny. Ja filmuję w naturalnym świetle, żeby było widać najlepiej jak to wygląda. Jest nawilżenie czuję, lekko taka żelowo, fajna konsystencja, taka niby lotionu. Przy okazji zmienia się światło, tak jak zmienia się naturalne światło, tak się zmienia światło, w którym, gdzie ja kręcę. Nakręcam. O kurczę. Ładne to. Ładne to. Przyjemne to. <laughs> Czekajcie, bo jestem w lekkim szoku. To jest normalnie jakby pierwsze wrażenie. Poczekajcie, sięgnę po lusterko. I teraz ten. Zobaczmy sobie to z bliska, żebym ja coś, jakiś wgląd. No dobra. Okej. Okay. Fajne. Fajna baza. Słuchajcie, fajna baza. Yy, teraz tak, pozwólcie, że się zbliżę. No, ciężko to nazwać, żeby tu było jakieś krycie, jakiś tint czy coś, ale też nie da się yy, z. Yy, Powiedzieć, że nic się nie wydarzyło, i myślę sobie, że widać to na załączonym obrazku. Lekkie, leciutkie, milimetrowe wyrównanie, upiększenie. Doszło do lekkiego, ja czuję, w dotyku wygładzenia. Jest leciutki, delikatny blur. Tak to się prezentuje. Hmm. A tutaj z kolei jeszcze nic nie ma na twarzy. Więc myślę sobie, że jest to dobre porównanie, żeby zobaczyć sobie strona z primerem i strona bez primera, i na razie jest jak najbardziej pozytywne wrażenie. Coś się wydarzyło. Coś. Niewiele, ale coś. Lekki blur, lekkie wygładzenie niby jakby taki lekki tyn, lekkie, e, lekkie wyrównanie kolorytu. Fajne. Uważam, że jak na kosmetyk dla mężczyzn. Póki co ta baza fajne robi wrażenie. Dobrze. W takim razie nałóżmy sobie tę bazę na drugą stronę. Nie spodziewałem się, naprawdę, nie spodziewałem się, że tu jakiś będzie tint czy coś. No. Dobrze. W takim razie atakujemy tutaj z tej strony. Fajne, fajne, fajne. Te pozostałe kosmetyki. To tam w tej, w tej całej kolekcji to tam korektor, który tak może się krisuje, czy coś takiego, takie płynne rzeczy, no i pudry takie, takie kryjące, troszeczkę wysuszające. Powiem wam szczerze, że Bel jest chyba mistrzem, jeśli chodzi o, um, o formulacje pudrowe. Tak mi się wydaje. Bardzo dobre mają formulacje pudrowe. No ale pozostałe rzeczy ja makijaż dla mężczyzn tworząc makijaż dla mężczyzn to jest jak stąpanie pod takiej bardzo po bardzo cienkim lodzie moim zdaniem ze względu na to że mężczyzna w ogóle nie lubi kosmetyków bądźmy szczerzy i kosmetyki muszą być takie, które działają na mur beton, natychmiast Je, nie wyobrażam sobie mężczyzny, to jest moja osobista opinia, który bierze sobie korektor i sobie tak wklepuje rano przed wyjściem do pracy ten korektor a potem może jeszcze sobie weźmiemy troszeczkę pudru, słuchajcie o puder, o piu, 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 piu może jeszcze sobie upudruję może jeszcze poszukam sobie pędzel, może moją żonę poproszę o swój o pędzel żebym, widać, żebym sobie upudrował Wiadomo o co chodzi, więc uważam, że y, część tej kolekcji jest troszeczkę chybiona, i odnoszę wrażenie, że była to kolekcja tworzona przez kobiet dla mężczyzn. Ale są takie kosmetyki, które ma, nakłada się na twarzy i ma się natychmiastowy efekt. Wow! Yy, I ten na razie daje mi bardzo przyjemny efekt. Wow! Jest tutaj delikatny tint. Naprawdę jest. I ja to widzę i widzę lekkie wygładzenie. I powiem Wam szczerze, że ładnie to wygląda, niemniej jednak odcień jest taki dosyć medium, ciemny, nie jest taki plecioszkowy tego tintu. Na lato jak najbardziej, albo pod podkład jak najbardziej, ale dla mnie tak sam z siebie to ten tint, tint podkład, baza, ciężko to nazwać. Dobrze, idziemy dalej w takim razie, kochani. Teraz, yy, zanim nałożymy podkłady, yy, zanim nałożymy produkty od Bell, nałóżmy sobie podkład i dzisiaj sobie wrócimy do podkładu Eveline Wonder Match. I mój jest w odcieniu 16 i jest to taki mój ulubiony, kochani odcień. Dlatego też wstrząśniemy. Powiem Wam szczerze, że dawno nie wracałem do tego podkładu. Dawno nie używałem tego podkładu, bo mam już swoje takie naprawdę ulubione, do których chętniej wracam. Dlatego też dzisiaj będzie bardzo fajna okazja, ażeby sobie przypomnieć ten podkład. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze trochę. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Sekundka! Dobrze, kochani, a więc mam gąbeczkę. Gąbeczka jest czyściutka, już nie jest czyściutka. I co? I klepiemy w takim razie ten podkład. Ja Wam powiem że szczerze, że ja lubię testować kosmetyki Eveline, i kiedy testowałem swojego czasu ten podkład, to powiem Wam szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jest to podkład, który zachowuje się bardzo podobnie do jednych z moich na przykład ulubionych zagranicznych podkładów. I to na przykład jednym z nich jest Parur Gold Skin. Bardzo ładne mi daje wykończenie na twarzy. Takie. E, Satynowo-matowe, ale nie takie płaskie-matowe. Przepięknie kryje tak, jak ja lubię, że, żeby krył, i wygląda po prostu też bardzo ładnie, wręcz niewidocznie na twarzy. Coś mi się tu dzieje na czole? Nie, chyba jest ok. Nałożymy sobie jeszcze troszeczkę, w takim razie ja wezmę tutaj e, ten podkład, troszeczkę dodam i. Ten ostatni, taki, co ja lubię robić, to to, że rozciągam go tutaj na tej paletce i tu z paletki ściągam. Widzicie? I teraz ja sobie tu jeszcze to doklepię na czole. Bardzo fajnie się go aplikuje. On się sam setuje. Ma interesujący skład, który jednak nie jest idealny, ale. Po moich testach nie robi mi żadnego kuku. Jest lekki, jest wygładzający i odcień 16. To po prostu jest taki ideolo dla mnie, mój odcień, że szok. Dobrze, to to by było na tyle, jeśli chodzi o aplikację podkładu. Zobaczcie, jak to, się, jak to wygląda. Nie będziemy tutaj się za bardzo skupiać na tym, gdyż to nie jest ten test. Tu mam taką nie, niedoskonałość, wyszła mi niespodzianka. Chyba za dużo używam ostatnio produktów, testuję z silikonami. Trzeba troszeczkę odpocząć od kosmetyków i trzeba wreszcie zacząć wakacje. Słuchajcie, no, pary starczane niedługo zniknie na jakiś czas. Będą wakacje długo wyczekiwane i, i dopiero przypuszczalnie będziemy się widzieć. W październiku! Dobrze kochani, to to tyle jeśli chodzi o podkład. Jeśli zaś chodzi o korektor, to wrócimy sobie. Ja też muszę sobie, sobie go trochę przypomnieć. Eveline Cosmetics Magical Perfection Concealer korektor pod oczy mój jest w odczyniu 01 Light. Bardzo interesujący pod, y, korektor o lekkim kryciu, ale też o bardzo interesującym składzie który działa kryjąco-nawilżająco. Powiem Wam, że byłem pod bardzo dużym wrażeniem jak, jak testowałem ten produkt na samym początku, za pierwszym razem, gdyż też nie spodziewałem się, że produkt z Polski, który yy, no, kosztuje praktycznie grosze, może tak fajnie zachowywać się pod okiem. Zobaczcie. Niby nic się nie wydarzyło, a jednak coś się wydarzyło. Jest leciutkie krycie ale takie bardzo fajne, słuchajcie, to jest takie, jakby mieć na przykład balsam pod oczy z pigmentem. Sobie nałożyć taki balsam albo krem pod oczy z pigmentem. Tutaj się nic nie wysusza. Tutaj nie trzeba nic tak naprawdę setować. Można, ale nie trzeba. I on bardzo fajnie pracuje w ciągu dnia ze skórą. Jeśli troszeczkę się osadzi, to po prostu bierzemy paluszek i pyk, 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 pyk. pyk. Temperaturą ciała rozpracowujemy formulację. I tak to wygląda. Przy okazji znowu światło się zmieniło, i znowu teraz wyglądam żółto. Kochani, no. Może Mikołaj, święty Mikołaj, gwiazdorek, przyniesie mi kamerę. <ślesy> We swoim worku. <ślesy> Żarty, żartami, słuchajcie. No i co? I tak prezentuje się, kochani, baza. E, od e, baza, troszeczkę od Everline i troszeczkę od e, Bell, e, Bell Cosmetics czyli baza Home włos mam pod oczem pod oczem włos mam pod okiem, tu nie macie, ok i tak też prezentuje się podkład i korektor ładnie Naprawdę ładnie, uważam, że są to naprawdę bardzo interesujące kosmetyki. Ponadto są to kosmetyki na każdą kieszeń rewelacja. Więc, tak, kochani, tak wygląda baza, a teraz wreszcie najwyższa pora zabawić się kosmetykami od Bell i Red Lipstick Monster, dodać sobie troszeczkę koloru i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w efekcie końcowym. Dobrze, kochani, więc pierwszym produktem, o jakim chciałem coś powiedzieć, to jest ten oto produkt i mamy tutaj Bell i Red Lipstick Monster Duo Mousse Blush Flawless Finish Smooth and Fresh Look, czyli mamy tutaj do czynienia z podwójnym różem. Tak prezentuje się ten produkt. I na stronie oficjalnej Bell ten produkt kosztuje 34,99 zł. Zważywszy na to, że mamy tutaj do czynienia z dwoma różami, jest to naprawdę jak najbardziej bardzo fajna i korzystna cena. E, jedyna rzecz, co mnie zastanawia, w końcu jest to polska, polska kolekcja. E, nie wiem, czy będzie wypuszczana na zagraniczny e, rynek. Bardzo dużo tutaj z angielskości w tych polskich produktach. No, jedyne moje takie, już naprawdę, już nie mam się do czego przyczepić, to się ewentualnie do tego przyczepię. No, bardzo dużo tutaj angielskości w tych polskich produktach. I dobrze, kochani, w takim razie otwieramy sobie tutaj ten, ten różyk i mamy tutaj, widzicie, nietknięte dwa róże. I też jedna rzecz, która od razu mnie zastanawiała, to bo widać, że tu jest przegródka. Tylko, czemu ta przegródka jest tu aż tak wysoko? Uważam, że powinna być troszeczkę niżej, ze względu na to, że jakbyśmy chcieli gąbką tutaj dotrzeć, no to tu jest ta przeszkoda. No, lepiej chyba gąbka dotarłaby, gdyby yy, ta przegródka była ni niżej. Nie wiem, czy się czepiam, czy się nie czepiam. Słuchajcie, i ja teraz zrobię tutaj, spróbuję to zrobić jakoś tak bardziej profesjonalnie. W sensie, słuchajcie, wezmę sobie taką spatułkę. I troszeczkę sobie zeskrobiemy tego różu. Tyle. Na chwilę obecną. I teraz ja wezmę sobie. Czekajcie, tu muszę wytrzeć tę paletkę. Ok. Czyli mamy róż. Ten taki jakby brzoskwiniowy. Słuchajcie. I ja to wezmę sobie tutaj na tej paletce. Trochę to rozpracujemy. Żeby nie było. I teraz y, wezmę sobie... Zaczekajcie, no dużo jest tu zabawy w takim razie z tym różem. Wezmę sobie tutaj na gąbkę. O tak. Gąbka jest zmoczona, gąbka jest zwilżona. I weźmiemy sobie tutaj, to, to, to wpracujemy w tę gąbkę. Ten róż. I mamy to. No, u dużo tego mamy. Zobaczymy, jak to, jaki to da efekt. OK, pojawia się, coś się pojawia, ładne, ten różyk. No dobrze. OK, ładny, buduje się, jest coś, fajny kolorek. <laughs> OK, OK. Ładny, ładny, spoko, taki, no, taki brzoskwiniowy, ładny ten róż, tylko że, z bogąbką to trzeba uważać, bo ona tutaj jest dużo, dosyć duża dupka i ona mi to tak roz, rozprowadziła praktycznie po całym policzku. Gdybym chciał bardziej strategicznie, no to musiałbym już chyba tylko wklepować pal paluszkami, żeby, żeby to było bardziej precyzyjne. Dobrze, w takim razie teraz wezmę sobie tę samą spatułkę i weźmiemy sobie ten różyk, ten, ten różyk taki, ten różowy. Troszeczkę go sobie tu wezmę. Bardzo podobna ilość i znowu wezmę sobie tutaj, to rozpracuję na tej paletce. Jak widać. Dobrze. I wezmę sobie inną czystą gąbkę, żeby nie było, słuchajcie, żeby tu było jakieś zakłamanie czy coś, tylko żeby to wszystko było jak najbardziej adekwatne. Bardzo interesujący jest odcień tego różu i to wszystko znowu też wpracuję w gąbeczkę. OK, No i jedziemy w takim razie. Zobaczmy, co to nam da. No. Jak to się transferuje. Też ładne. Bardzo ładne. Bardzo ładne, ale słuchajcie, jak tak nałożone delikatnie, to nie ma tutaj jakiejś takiej super dużej różnicy pomiędzy jednym różem, a drugim. Musiałbym go to jakoś może tak nabudować, żeby zobaczyć różnicę. Hmm. Nie. Nie wiem ten. Robię pierwsze wrażenia i robię test pierwszych wraż pierwszego wrażenia i wszystko mi się podoba, ale jest lekka konfuzja, bo jak widzicie, no były zaaplikowane dwa różne róże, ale tak nałożone, jak ja lubię. No nie ma między nimi za dużej różnicy. Słuchajcie, no będę musiał nabudować, wyjść ze strefy komfortu i nabudować troszeczkę, żeby zobaczyć tę różnicę. Bo na razie jej nie widzę. No tu jest róż, tu jest róż. No ten róż jest rzeczywiście bardziej taki pomarańczowo ciepły. No ale to co, muszę nałożyć w, tak, w takim razie więcej go. I tu trzeba uważać, słuchajcie, bo tu można zrobić niezłe kuku temu różowi. On jest bardzo delikatny: bardzo, 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 bardzo delikatny. W takim razie weźmiemy sobie tutaj troszeczkę inną metodę aplikacji już może nie, nie z gąbeczki. Tak zrobimy. Dużo zabawy jest, słuchajcie. Dobra, są to fajne, interesujące, kolorowe kosmetyki. Ale kurczę, no jest tutaj dużo zabawy, tu się przenosi, tu się dawiera, tu się aplikuje, tu się coś robi, tam się coś robi, dużo jest, dużo jest tej zabawy. Okej, okay, on się bardzo ładnie pojawia, on ma jakby taki półblask, jest to ciężko, ciężko to powiedzieć, jakby miał taki półblask. I teraz rzeczywiście widać ten jego prawdziwy odcień, takiej niby brzoskwini, takiej niby pomarańczy, ciepłej pomarańczy, jakby pomarańcz wymie wymieszać troszeczkę z czerwonym. Zresztą podobno bo faceci zupełnie inaczej widzą kolory jak kobiety, więc w ogóle porzućmy ten, ten, to porównanie kolorystyczne. No ładne, ale ja już jestem przeróżowiony. Tego kamera aż tak bardzo nie jest w stanie wychwycić. Ja już troszeczkę czuję się, że jest troszeczkę za dużo tego różu. Dużo zostało. Gąbka jednak przy aplikacji gąbki Dużo gąbka zjada. Ale spoko, no ładnie wygląda. Bardzo ładny ten róż. Dlatego też przejdę sobie teraz do tego drugiego jeszcze, tego różowego różu. Tak samo go zaaplikujemy. Bardzo miękki róż. Bardzo miękki. Tutaj sobie to zaaplikuję. Na dłoń, rozpracuję z dłoni. Widzicie, to, to się, to się no, tu się nakłada, tam się nakłada ten. Jest to, jak już powiedziałam, no, interesująca kolekcja, no ale kurczę, dużo jest tu zabawy. Dobrze. Okej, okay. spoko. Jest, jest naprawdę subtelna różnica. Tu widać, że to jest bardziej takie y, w ciepłe tony wchodzi, a to wchodzi w takie bardziej chłodno-różowe Yy, takie bery, czyli takie czereśniowo-wiśniowe, jakby. W angielsku to bery się nazywa. Czyli czereśnia, wiśnia. Dobra, myślę sobie, że, że to mamy. Ja tutaj już bardziej się chyba nie będę poświęcać, ażeby pokazać wam, yy, jak, ten, jak te róże wyglądają. Produkt jest interesujący, niemniej jednak yy, no. Yy, nie wiem jeszcze, będzie musieli poczekać. Ja to będę musiał e, ponosić przez kilka godzin e, do końca dnia, żeby zrobić jakiś ostatni check-in, bo na chwilę obecną jeszcze, jeszcze do końca nie wiem. I teraz w takim razie wezmę sobie gąbeczkę. E, czy ja wezmę sobie tę gąbeczkę? Wyrównam sobie tutaj może troszeczkę. Jak sobie wezmę tę gąbeczkę. Czy jeszcze coś mi zostało? Już mi nic nie zostało, już wytarłem. To w takim razie wezmę sobie tu tą dupką i zrobię sobie tutaj jeszcze może taki efekt. Tutaj też jeszcze troszeczkę zostało na tym, więc wymieszamy. O, dobrze, dobrze kochani. Myślę sobie, że w takim razie to wystarczy ładny efekt. Po tej stronie ten bardziej pomarańczowy, po tej stronie ten bardziej różowy. Spoko. Przechodzimy teraz w takim razie do następnego produktu i tym produktem kochani jest Red Lipstick Monster, Bell Wild Duo Highlighter Silly, czemu Silly na stronie internetowej? <grych> Nie wiem. Słuchajcie, tu przeczytam w takim razie Red Lipstick Monster Wild Duo Highlighter Shining Illusion Sparkling Effect. Tak prezentuje się ten produkt. No, i kochani, to jest, zaraz zresztą zobaczycie, ogromna negatywna niespodzianka ze względu na to, iż no powinienem zrobić unboxing przed kamerą. Szkoda, że nie zrobiłem tego unboxingu przed kamerą. Możecie mi wierzyć lub nie. To, co zobaczycie, nie jest spowodowane moją winą. On tak został do mnie dostarczony. Uwaga. Tara. No, to jest po prostu. No, to jest po prostu rozświetlaczowa masakra. To, co tu się wydarzyło w tym rozświetlaczu, ogromna szkoda. Jestem trochę smutny z tego powodu. Ja wiem, że to może śmieszne smucić się z powodu kosmetyków roztrzaskanych, no, ale. No, szkoda. Szkoda, że to tak wyszło. Ja już nie jestem w stanie uratować tego produktu. On się rozpadł on się rozpadł, on nie wiem ko konstytucjonalnie może nie jest w sobie na tyle zbity, albo tyle na taki łączący w sobie wszystkie składniki, że on się rozleciał na drobny mak, on się jeszcze nigdy nie miałem czegoś takiego, takiego produktu, który całkowicie totalnie by się rozleciał on naprawdę się rozleciał całkowicie ale słuchajcie, no spróbujemy zaaplikować tyle ile się da, przy okazji no, Och. To się, na, to się ani nie da tu wprasować, to się a, no, si, tu się nic nie da zrobić. On po prostu się rozleciał. Ja go ewentualnie mogę tutaj. No, jest niesamowicie taki delikatny w dotyku, taki taki aksamitny, pudrowy i. No łączy się ewentualnie jakby tak troszeczkę jakby w jedno, ale słuchajcie, nie uważam, żeby to był dobry rozświetlacz na podróż. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie yy, i chcecie sobie wziąć taki rozświetlacz, nie uważam, że to jest dobry rozświetlacz. Może po prostu Wam się rozlecieć i tak połączony w jedno, no, no niesamowicie pięknie wygląda. Ja byłem bardzo podjarany, jeśli chodzi o ten rozświetlacz, no ale... No, rozleciał się, rozleciał się. To na pewno My, uważam, sam osobiście, chyba że to jest yy, za delikatny podró yy, rozświetlacz na jakąś podróż. Ale słuchajcie, spróbujemy wycisnąć z niego tyle, ile się da. Dlatego też wezmę sobie taki, taki sobie wezmę pędzelek. I tutaj to, co zostało, to ja sobie to wpracuję w ten pędzelek. Myślę sobie, że to wystarczy. Tu jest bardzo dużo bałaganu. To ma być taki, taki jakiś duochromowy yy, yy, rozświetlacz. O, ładny. Ładny, ładny. To na pewno nie jest taki rozświetlacz na co dzień, bo zobaczcie, jak tutaj ten jakiś taki duochrom przebija. To jest szok. Ale jest, nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest brzydki rozświetlacz. No ładny jest, przepiękny. Tutaj też przepięknie. I bardzo ładnie się to wszystko łączy w jedno. Super. To znaczy... Wiadomo, jeszcze raz, autorka tej kolekcji. Znowu słońce zaszło, znowu e, światło świruje. Autorka tej kolekcji to niezwykle e, wesoła, kolorowa postać, w związku z czym ta kolekcja też jest niezwykła, kolorowa. No i to widać. To znaczy, że no jak teraz mamy, pięknie to wygląda. Jak tutaj światło e, inaczej bije, też to bardzo fajnie wygląda. Bardzo interesujący rozświetlacz. No, szkoda, że się rozleciał, kochani. Szkoda, że się rozleciał. Dobrze, w takim razie teraz przejdźmy do kolejnego produktu, który mnie osobiście bardzo interesował, i jest to ten oto produkt. Co tu mamy? Bell Red Lipstick Monster Glitter Eye Topper, czyli mamy topper na powieki. Tak prezentuje się ten produkt. I ten produkt kosztuje 26,99 zł. Mamy tutaj brokatowy cień do powiek, w sensie właśnie topera. Czyli jak już mamy zrobiony e, coś na oku, to jest jakby taka wisienka na torcie, e, finiszujący, że tak powiem, touch, czyli dotyk. I ja już mam coś na powiece, czyli w sensie, że mam już troszeczkę korektora i mam matowy cień od MAC Cosmetics. Pojedynczy odcień yy, w kolorze Omega, i teraz tak naprawdę tylko to co mi brakuje, to ten toper, ażeby zobaczyć jak to będzie wyglądać i jak to się będzie prezentować. Dlatego też, kochani, weźmiemy sobie. Ja muszę jeszcze wytrzymać z tym cały w tym brokacie i w tych produktach. To jest dużo zabawy z tym wszystkim. Dobrze, bardzo interesujący odcień. Ja wezmę sobie w takim razie na palec. Tak to wygląda. Nabiera się, czuć ten brokat w, w dotyku i nakładamy. Bardzo ładnie się łączy. Ja tutaj mam taki chłodny, właśnie ten odcień Omega od Mac Cosmetics. Bardzo fajnie się to łączy i, i nakładam niewiele, bo niewiele mi potrzeba. Ładnie, fajnie. W takim razie weźmy sobie jeszcze tutaj na, nałóżmy sobie troszeczkę na drugie oko, na drugą powiekę. Ładnie. Błyszczy bardzo fajnie, yy, mamy tutaj różne jakieś takie drobinki brokatowe, bardzo fajnie się to wszystko tutaj łączy na oku z moim korektorem, którego nałożyłem wcześniej. Super, fajne. Ok. Bardzo interesujący cień do powiek, czyli toper. Słuchajcie, tak się prezentuje. Jest rozbłyszczenie, jest coś się dzieje fajnego na oku. Ładne. Ładne. Przy okazji, makijaż. Super, fajne. Bardzo wesoły, bardzo festiwalowy. I słuchajcie, ostatnią rzeczą. Która, y, którą chciałam się pochwalić z tej kolekcji, jest ten oto przedmiot. I słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z Red Lipstick Monster Fake Freckless Pen, czyli mamy tutaj do czynienia z flamastrem do piegów. <grym> tak prezentuje się ten produkt i ten produkt kosztuje 21,99 groszy. Bardzo mnie interesuje ten produkt ze względu na na to, że ja tak naprawdę nigdy nie robiłem sobie piegów, ale nie robiłem sobie tych piegów ze względu na to, iż ja nie potrafiłem znaleźć dobrego produktu, który pomógłby mi zrobić sobie te piegi. Dlatego też, jak oni zaproponowali, jak, yy, jak wyszła ta współpraca właśnie Red Lipstick, Monster i Bell i powiedzieli, że nasz pisak do piegów jest najlepszy i cena jak najbardziej bardzo atrakcyjna, to sobie pomyślałem, dobrze, no w takim razie weźmy. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Przy okazji, kochani, nie mam żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o malowanie pieków. Dlatego wybaczcie, jeśli mi to średnio wyjdzie. Ale jest to kolekcja makijażu, która polega na zabawie makijażem. Pod koniec dnia zmywamy wszystko, idziemy spać i wracamy do normalności. Teraz łącznie z tą kolekcją bawimy się makijażem. Dlatego jeśli do mi to niekoniecznie do końca mi wyjdzie, słuchajcie, nie miejcie mi tego za złe. Jedni, ludzie, nie, nie, jedni użytkownicy influencerzy lubią sobie robić kropki. Najróżniejsze na palcu i cyk. Okej. Okay. I cyk. Dobrze. A inni z kolei lubią sobie robić coś takiego, że na przykład. Raz, dwa, trzy, cztery pięć i blendujemy paluszkiem. OK. No, to będą jaja, słuchajcie, bo ja nie mam za dużego doświadczenia w, w robieniu sobie takich rzeczy flamastrem do piegów. Bardzo interesujący jest kolor tego flamastra. Kolor tych piegów. To jest taki właśnie rudobrązowy. Bardzo interesujące. Ok. Coś się dzieje, coś się dzieje. Może delikatniejsze kropki powinienem robić, wiecie. No, piegów to ja jeszcze w życiu nie miałem, powiem Wam szczerze. Fajna z tym zabawa. Kurczę no. Coś się dzieje, coś się dzieje. Bawimy się dalej, słuchajcie. Dużo, no jak już powiedziałem wcześniej, dużo zabawy jest z tą kolekcją. To wideo miało być krótkie, a to chyba wyjdzie na to, że to znowu to wideo nie będzie krótkie. Jeszcze na nosie tu sobie zrobię. Słuchajcie, jeszcze brakują mi takiej kiteczki, żeby być jakaś pipi langström. Ale okej, okay, jest okej. Okay. Delikatnie pojawiają mi się piegi na twarzy. Będę się chichrać, słuchajcie, ale ja naprawdę. Ja patrzę na siebie, ja się nie poznaję. Okej, okay, okej. Okay. I jeszcze po tej stronie. Produkt jest zdecydowanie do poznania się, do przetestowania. Wiecie, jak to jest. on takie pierwsze trochę wrażenia. To ciężko jest to yy, no, mieć jakiś, jakikolwiek osąd, bo to wszystko dzieje się jakby też na waszych oczach. Fajnie się ten produkt blenduje, ale... Jakby za bardzo się blenduje, że w sensie, że te piegi niby są, ale troszeczkę tak znikają. Dobrze, może za bardzo po prostu ja je blenduję. Ale jak już wspomniałem, wcześniej nigdy nie miałem doświadczenia z piegami, więc to jest do nauczenia się, do wyczucia. O, ale teraz już to działa, ok, już teraz wiem. Naciskam, ale bardzo lekko blendujemy, słuchajcie, o tak, o, I już. Śmieszne to jest, słuchajcie. Piegi. Taki trend. Dobra, myślę sobie, że chyba już wystarczy, te, wystarczy tej zabawy. Dlatego też, kochani, pozwólcie, że, że zobaczę się yy, i ewentualnie wnoszę, nie, nie, zrobię niewielkie poprawki, i zaraz widzimy się na pierwszym czekinie. Hej, kochani! Pary Star Channel wita Was bardzo serdecznie podczas tego wykończonego luku, czyli mamy pierwszy check-in. Słuchajcie, no, czuję się normalnie, jakbym miał 10-15 lat i szedł, nie wiem, do szkoły podstawowej czy coś, do szkoły po prostu. No! No! dzieje się, słuchajcie, no pokażę wam się po prostu wam się pokażę, żebyście zobaczyli, rozświetlacz rzeczywiście niezwykły duo chromowy, taki, no fajny, połączony dwa w jednym, bo mi się rozpadł z różem wszystko zrobione, słuchajcie przy okazji piegi no i ten toper ładny toper, chociaż troszeczkę mi się osypał i ciężko było się pozbyć tego osypu, tu pod spodem i tak kochani, prezentuje się ten look Czyli pierwszy check-in. Teraz, jak zawsze, tradycyjnie serdecznie zapraszam na zewnątrz. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na zewnątrz. No i na samym końcu, pod koniec dnia, spotkamy się na trzecim check-inie i na podsumowaniu i mojej opinii na temat tych niezwykłych kosmetyków, czyli współpraca Bell z Red Lipstick Monster. Dlatego też, kochani, teraz serdecznie zapraszam na e, zewnątrz, na drugi check-in. Kolejka kochani, Farystar Channel. Witam Was bardzo serdecznie podczas tego check na świeżym powietrzu przy naturalnym świetle. I powiem Wam, że naturalne światło postanowiło być dzisiaj dosyć grymaśne. No w sensie: no no nie ma tego naturalnego światła za wiele, ponadto jak widać sytuacja atmosferyczna no jaka jest taka widać na załączonym obrazku więc ja kochani szybko nakręcam ten check in i uciekam do domu żeby mnie po prostu nie zalała jakaś ulewa czy coś więc tak kochani tak prezentuje się ten makijaż wykonany kosmetykami współpraca Bell z Red Lipstick Monster Czyli róż, czyli rozświetlacz, czyli eye topper, yy, wszystko i ten, te piegi. I tak patrzę na siebie, mówię, kto to jest w ogóle ten, ten człowiek? Czy, czy my się znamy? Piegi. Nigdy w życiu nie miałem piegów, no i tak i tak się patrzę na siebie i tak się chichram, nie? Patrzę na siebie i tak się hichram. Więc tak, kochani, tak wygląda ten makijaż. Myślę sobie, że ten rozświetlacz na pewno rozwinąłby skrzydła bardziej, gdyby było więcej tego naturalnego światła, a tu wiatr jest, co zresztą będzie zaraz pewno słychać. No i brakuje tego światła, więc nie ma tego błysku, odpowiedniego, nie ma tej odpowiedniej tafli. No, ale to jest tyle, co na chwilę obecną mogę zaproponować, jeśli chodzi o ten czekin w naturalnym świetle. Więc tak, kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten makijaż i o te kosmetyki, a teraz serdecznie zapraszam do studia na ostateczny e, trzeci check-in i podsumowanie tego wszystkiego, co wydarzyło się na mojej twarzy. Serdecznie zapraszam, uciekamy do studia. Hejka, kochani! <grystanie> Pary starczone, witam Was bardzo serdecznie podczas tego ostatniego, trzeciego check-inu. Słuchajcie, no, jest już troszeczkę późno, w sensie jak to zazwyczaj bywa, po 22, więc pora to wszystko podsumować, co się wydarzyło na mojej twarzy i podzielić się moją osobistą opinią na temat przetestowanych kosmetyków, kosmetyków od Bell yy, i też kosmetyków we współpracy z influencerką Red Lipstick Monster. Więc kochani, pozwólcie, że się zbliża, żeby pokazać Wam ten makijaż, jak on się prezentuje późnym wieczorem z bliska, Czyli, um, czyli róż, czyli rozświetlacz, czyli, yy, czyli piegi, <ścoughs> czyli piegi i kochani, cień, toper, tak to się wszystko prezentuje z bliska, bardzo wyjątkowy, niezwykły look, na pewno niecodzienny, no ale nie ma się co dziwić, bo też taka jest kreatorka tej kolekcji, która stworzyła te kosmetyki, w współpracy z Bell Cosmetics. I myślę sobie, to jest to setno sprawy, o czym chciałbym, um, chciałbym poruszyć. Mianowicie, że jest to właśnie niecodzienny makijaż. Dla osób takich jak ja, które praktykują codzienny makijaż typu francuskiego, typu makijaż no make-up, czyli makijaż, który jest praktycznie niewidoczny, taki je ne sais quoi, coś takiego, taka współpraca jest dla mnie czymś nowym. Czymś, co rzeczywiście. Eksploruję, uczę się i próbuje do tego podejść jak najbardziej e, obiektywnie, gdyż myślę sobie, że najważniejsza rzecz, jaką chciałem przekazać, to to, że to nie jest typ makijażu, który odpowiada osobiście moją, moim preferencjom. Ale czy są to złe kosmetyki? Nie, absolutnie nie! Tylko że ja jako osoba, która już ma powyżej 40 roku życia, już nie praktykuję festiwalowych makijaży, byłem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Efekt końcowy jest zdecydowanie bardzo interesujący, więc kochani. Przejdźmy do tematu i szybko podsumujmy sobie te produkty. Pierwszą rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, to niekoniecznie z kolekcji, ale z tej samej firmy, czyli baza Bel OM. Bardzo interesująca baza, która ma delikatny, leciutki tint, i ja bym ten tint powiedział, że idzie w odcieniu Medium. Wolałbym, żeby, żeby była troszeczkę jaśniejsza. Jest to raczej taki odcień Medium. Niemniej jednak, baza. Fajnie wygładza, fajnie bluruje, przygotowuje makijaż, i z makijażem praktycznie na tej bazie nic się nie wydarzyło. Chciałbym, żeby było troszeczkę więcej nawilżenia, gdyż jak widać, jest to jest troszeczkę to wszystko wysuszające. Nic nie było wspomagające na mojej twarzy, była tylko ta baza. Liczyłem, że ona będzie bardzo nawilżająca ze względu na obecność emolientów i gliceryny. No nie, niekoniecznie, niemniej jednak jest to bardzo interesująca baza, która zdecydowanie robi robotę, która przygotowuje makijaż, przedłuża makijaż, która daje lekki tint i która e, wygładza i bluruje. Jak najbardziej się z tym wszystkim zgadzam. Fajny skład, bez alkoholu. Parry Star Channel daje zielone światło tej bazie Bel OM. Dobrze, kochani, a teraz przejdźmy do ścisłej kolaboracji. Bel z Red Lipstick Monster, dzwoneczka z czerwonym powadkowym potworem i przedyskutujmy sobie tę sprawę. Pierwsza rzecz to róż. Najpierw Wam powiem to, co mi się nie podoba w tym róż. Nie podoba mi się tutaj ta ogromna Ja bym wolał w ogóle, żeby to było w prostokącie albo w kwadracie. Nie podoba mi się, że tu jest ta, taka duża przegródka, przez co ta gąbka, ona tak, no, no nie jest w stanie się tutaj dostać bezpośrednio. Druga rzecz. Nie podoba mi się to, że jest tu bardzo dużo zabawy z tym. Nabieramy, nakładamy, blendujemy, nakładamy, blendujemy. Jest z tym dużo zabawy. I trzecia rzecz, która mi się nie podoba, że on jest niesamowicie miękki. Niczym chmurka, niczym jakby tutaj ktoś wpuścił w powietrze ee, w, ten, e, w ten produkt, przez co. Naprawdę można zrobić krzywdę temu produktowi i zanurzyć i nałożyć za dużo. Co? Jeszcze jedna rzecz, która mi osobiście nie przypadła do gustu: że on jest bardzo mocno napigmentowany. Ja bym wolał, żeby on był mniej napigmentowany, przez co, jak zrobimy sobie kuku temu produktowi i nałożymy za dużo, to mimo wszystko, jak wyblendujemy, cały czas jeszcze będziemy mogli dołożyć. Tutaj tak nie jest, tu jest dużo tego pigmentu, przez co możemy przesadzić. Możemy bardzo łatwo przesadzić. I to są moje osobiste ee, obiekcje, powinien, e, czy to tak się, tak się mówi odnośnie tego produktu, i moje osobiste zastrzeżenia do tego produktu. Niemniej jednak, czy są to interesujące róże, jak najbardziej. Czy są to interesujące odcienie? Jak najbardziej. Mają interesujące wykończenie, ładnie się noszą, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Tylko mam te zastrzeżenia, tak jak moje osobiste, z którymi się z wami podzieliłem. W związku z czym najważniejsze pytanie i odpowiedź jest taka, czy jest to produkt dla was? No sami musicie sobie po prostu odpowiedzieć. Ja staram się wam przekazywać jak najwięcej informacji, które bazują na moim doświadczeniu w pracy z tym produktem a potem to już tylko wy musicie zdecydować, czy to jest produkt dla was. Niemniej jednak ja chciałbym powiedzieć, że ten produkt sprawdził mi się, w związku z czym pary Star Channel daje zielone światło temu dwuróżowi, e, czyli e, Duo Mousse Blush od e, e, współpraca Bell z Red Lipstick Monster. Przejdźmy w takim razie teraz do następnego produktu, czyli do rozświetlacza, Duo rozświetlacza. Kochani, on mi się rozpadł. On po prostu mi się rozpadł. Co okazuje się, że jest bardzo, może, nie wiem, no. W moim przekonaniu jest on niesamowicie lekko sprasowany, jeśli w ogóle jest jakoś, jakoś sprasowany, tak wciśnięty czy coś. I te, ta formulacja jest na tyle mało wiążąca, że on naprawdę myślę sobie, że jest bardzo podatny na takie właśnie zniszczenie skruszenie się. Co mi osobiście nie przypadło do gustu, ze względu na to, iż miałem ogromne, ym, y, ogromne y, oczekiwania w związku z tym różem. Myślałam, że to będzie może taki róż coś a la Fenty Beauty, bardzo kryształkowy, bardzo błyszczący czy coś. Tafla jak najbardziej jest, ale to już są te dwa róże zmieszane, bo po prostu niewiele mi zostało. Słuchajcie, ja nawet się boję otworzyć. Może uda mi się Wam otworzyć, żeby jeszcze raz Wam pokazać. No tu jest masakra, tu się tak wszystko sypie, to jest masakra. Jak on się, on się po prostu rozleciał na, na, drobny, na drobny mak. Rzadko, jeszcze się chyba nie zdarzyłem z takim różem, z takim rozświetlaczem, który by to robił. W związku z czym kochani, a co, co dalej? No to, no jako tako, no nie mam doświadczenia, nie jestem w stanie wam więcej powiedzieć. Jest to interesujący róż, czy to jest dla was odcień taki zimnofioletowy na co dzień? Też jest to dla Was, myślę sobie, rzecz, którą sami sobie musicie odpowiedzieć, gdyż on rzeczywiście, ta jedna jego strona jest taka zimno-różowo-fioletowa. To jest Wasza sprawa. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć: pudrowość tych rozświetlaczy tego produktu, tego rozświetlacza zdecydowanie podkreśla wysuszenie, co widać na mojej cerze. W związku z czym. Kochani, Pary Star Channel daje pomarańczowe światło temu rozświetlaczowi współpraca. Bell z Red Lipstick Monster jest to jedyny produkt, który najmniej mi się sprawdził. No, a najgorsza rzecz z tego wszystkiego to to, że się po prostu rozpadł podczas transportu. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to toper na powieki. Słuchajcie, bardzo interesujący toperek w takim srebrnym. Niby y, kolorze, ale słuchajcie, on bardzo ładnie nosi się na powiece przez cały dzień. Świeci się najróżniejszymi kolorami i nałożo Przepraszam, nałożony delikatnie, ładnie wygląda. Naprawdę wy prezentuje się bardzo ładnie. Im mniej, tym lepiej, bo jest też osyp. Jak nałożymy za dużo na palec i przetransportujemy, troszeczkę się osypie, i wtedy ciężko jest go zdjąć spod oka. W związku z czym bardzo polecam delikatne, im mniej, tym lepiej nakładanie, ewentualnie dokładanie, ale efekt na, na powiekach jest jak najbardziej przyjemny. I moje, z tej kolekcji, którą ja tu miałem, przetestowałem jest to mój ulubieniec bardzo fajny. W związku z czym Parystar Star Channel daje zielone światło, glitter eye topper, współpraca Bell z Red Lipstick Monster. No i, kochani, ostatni produkt, o którym chciałam powiedzieć, to Pisak. Pisak do piegów, i ja tak patrzę i po prostu nie wierzę, że ja mam piegi. I jest to zdecydowanie interesujący produkt. Niemniej jednak, tutaj też mam zastrzeżenie. Mianowicie, ta forma jest rzeczywiście taka dosyć mokra. Jak ja zrobię tak, że nakładam te piegi, i potem palcem to sobie troszeczkę zdejmuję, to również zdejmuję pigment i mam ten pigment na palcu. I znowu przechodzę w nową strefę, znowu nakładam piegi, i ten pigment, który już mam na palcu, wciskam go i zbieram ten, który mam z pisaka. I przechodzę do następnej sekcji. I znowu to samo. Pigment z palca wciskam w cerę, ale ściągam. Ten, który nałożyłem z pisaka, i w rezultacie dochodzi do tego, że mam taką lekką. No nie wiem, czy kamera chyba nie jest w stanie tego pokazać. Tutaj mam taką lekko rudo-brązową plamę, która wynika z tego, że po nałożeniu piegów wciskałem pigment. Ściągałem, że tak powiem, pigment z samej kropki, ale wciskałem, jakby sam pigment z pisaka, jeśli to ma sens. I w rezultacie wyszło tak, że piegi są, jak najbardziej są, wyglądają śmiesznie, sympatycznie, ale też dookoła tutaj po prostu jest ten cały pigment z pisaka, który wcisnąłem sobie palcem. Ja powiem szczerze, jeszcze nigdy nie nakładałem piegów, w związku z czym muszę się jeszcze nauczyć jak to zrobić, a żeby nie wciskać tego pigmentu, żeby nie było tylko tej plamy, tylko były delikatne piegi. Jak to zrobić, sprawa do poznania i do nauczenia się w związku z czym kochani, tak to by było to by było wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat, jeszcze raz największym ulubieńcem z całej kolekcji jest dla mnie tutaj ten toper, który daje mi przepiękny błysk, a reszta wszystko no jest spoko, jest bardzo fajna jest bardzo wesoła, wszystko to co chciałem Powiedzieć na ten temat, Wam przekazałem. To wszystko bazuje na moim doświadczeniu w pracy z tymi kosmetykami. Czy to są kosmetyki dla Was? Na bazie tych informacji, które Wam przekazałem, myślę, że będziecie w stanie znaleźć sobie odpowiedź. I dobrze, kochani. To w takim razie to by było tyle. Pora się pożegnać. Serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za to, że podłączacie się do mojego kanału, na którym celebrujemy różnorodność, bo przecież różnorodność sprawia, że wszyscy jesteśmy inni, piękni i wyjątkowi. Serdecznie was pozdrawiam i zapraszam do spotkania w następnym odcinku. Całuski, cukiereczki, ciasteczka. Buźka. Trzymajcie się. Mua. Pa pa.